mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Zaprasza Borys Kozielski. Witam serdecznie, zapraszam, a na początek przeniesiemy się o kilka dni wstecz i trafimy w takie miejsce, w którym często nagrywam audycję, dzisiaj nie, ale to nagranie właśnie tam wykonałem. Jestem w studiu Młodzieżowego Domu Kultury i dzisiaj odwiedziło mnie pięcioro licealistów z liceum imienia Fredry z klasy dziennikarskiej. Może przedstawcie się po kolei. Dzień dobry, jestem Szymon. Mam na imię Antoni. Larysa. Weronika. Marysia. Chciałem was zapytać o to, jakie macie doświadczenia z podcastami. Czy słuchacie podcastów? Ja lubię słuchać o kosmosie i też lubię gotować, przez co sobie robię taki klimat, słuchając podcastu o kosmosie. Tam są różne wątki, tam są takie stare cywilizacje jak Azteków, połączenie teologii z kosmologią i z historią. I to tak dobrze na mnie wpływa, że zawsze jajecznica jak najbardziej smaczna wychodzi. Ja ogólnie rzadko słucham podcastów. Kilka polskich podcastów byłbym w stanie wymienić, tam tych sławniejszych, tam w postaci tam Okuniewskiej czy Kryminatorium, aczkolwiek mi bardziej odpowiada słuchanie muzyki, a jeżeli już, to bardziej wywiadów z jakimiś muzykami czy coś. Nie do końca takiej formy rozmowy dwójki ludzi na temat jakiś taki niezwiązany po prostu. Ja zazwyczaj nie słucham podcastów na co dzień, jednak jeśli na przykład w domu nie mam co robić i wykonuję jakieś przypadkowe czynności typu, nie wiem, sprzątanie, gotowanie, tak jak Szymon, to odsłucham sobie jakiegoś podcastu, ale raczej nie na Spotify, tylko właśnie też na YouTubie znajdę jakiś kanał. No ja też zazwyczaj rzadko słucham podcastów, aczkolwiek parę razy mi się zdarzyło, robiąc takie niewymagające czynności, na przykład też sprzątanie, tak jak Larysa powiedziała, kiedy można zająć się czymś innym i po prostu słuchać czegoś w tle, no to tak to parę razy zdarzyło mi się słuchać jakiegoś podcastu, który tytuł mnie zainteresował. No, czyli ale odcinka jednak. Dokładnie, ale tak to zazwyczaj, no, nie mam zwyczaju słuchania podcastów. Ja bardzo lubię słuchać podcastów. Ja akurat właśnie słucham na Spotify'u podcastów głównie o relacjach międzyludzkich. Jednak są to głównie prowadzone po angielsku, amerykańskie podcasty. Jadąc do szkoły, kiedy mam te 45 minut, to sobie włączam i nawet nie wymaga to jakiegoś właśnie... Po prostu lubię zajmować czas słuchając czegoś, to po prostu lepiej mi mija podróż. I to bardzo przyjaźnie jest prowadzone. No i proszę sobie wyobrazić, powtarzam, to byli licealiści z liceum imienia Aleksandra Fredry, pierwszoklasiści, którzy trafili do klasy dziennikarskiej i interesują się, jak słyszymy, podcastami. Czemu wydawały się przeczyć jeszcze niedawno statystyki, mówiąc o tym, że słuchają podcastów głównie osoby 25+, albo 35+ nawet. Jak widać, medium jest do zjedzenia, do skonsumowania również przez licealistów i młode bardzo osoby, które czerpią również z tego źródła, więc przyszłość podcastingu jak najbardziej jest, jak widać, świetlana. Zaczniemy od statystyk maja 2022 roku, bo właściwie dzisiaj to główna informacja dla słuchaczy to była właśnie ta o tym, że licealiści słuchają podcastów. Dla mnie to jest naprawdę bardzo ciekawa informacja, bardzo taka optymistyczna. Do tego stopnia optymistyczna, że zastanawiam się, czy nie zrobić zajęć dla młodzieży właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury z podcastingu. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, może to się uda. W każdym razie statystyki maja 2022 roku wyglądają w ten sposób, że przybyły nam 23 nowe kanały podcastów, a usuniętych było 24, czyli no taki miesiąc, którym, nie wiem, czy to pierwszy taki miesiąc, gdzie więcej zostało usuniętych z katalogu
kanałów podcastów niż przyjętych. No, ale mimo wszystko i tak, bo to 23, nie, 23 jest ponad te 24, czyli trzeba było zsumować 23 i 24, to tyle kanałów zostało dodanych, a 24 zostały usunięte, czyli no, w statystykach przybyło 23, natomiast tak naprawdę przybyło 47 kanałów podcastów i mamy ich w tej chwili 7085. Całkiem dużo, jak mi się wydaje. Przybyło 15 odcinków więcej niż w zeszłym miesiącu, niż w kwietniu, bo aż 7409 przybyło nowych odcinków podcastów. Dobrze mówię? Coś mi tutaj nie pasuje. Nie, zgadza się, wszystko dobrze. 7409 nowych odcinków zostało opublikowanych przez 1614 kanałów, o 12 więcej kanałów w tym miesiącu w maju publikowało swoje odcinki. Czyli z tych 7085 kanałów, które są dostępne w katalogu polskich podcastów, aktywnych w maju było 1614. Średnio to ponad prawie 10 odcinków na godzinę. Mniej niż w zeszłym miesiącu, ale to w okolicach tych 10 odcinków na godzinę jest publikowanych w tej chwili wśród tych podcastów, które są w katalogu polskich podcastów i średnio 5 miesięcznie każdy z tych kanałów opublikował nowych odcinków. No i jeszcze jedna informacja, że poniedziałek jest najczęściej wybieranym dniem, kiedy są publikowane odcinki. 1452 odcinki były opublikowane w poniedziałki majowe, a najrzadziej sobota 582. Sposób na zagospodarowanie soboty wydaje się być interesujący i dla podcasterów może to jest ciekawa informacja. Kolejna informacja, o której już na pewno słyszeliście, szczególnie jeśli jesteście podcasterami, to, że Facebook zamyka pomysł wprowadzenia podcastów u siebie i że po prostu nie będzie tego pomysłu rozwijał ani wprowadzał w żaden sposób w życie. Ledwo uruchomili ten sposób publikacji podcastów, na co ja bardzo liczyłem od samego początku istnienia Facebooka. No ale jak widać, cele Facebooka nie są zbieżne z celami nadawców podcastów i niestety to się będzie rozmijać tutaj, dlatego raczej będziemy jako podcasterzy korzystać z mediów społecznościowych, wykorzystując je do tego, żeby skierować odbiorców do czytników podcastów, a nie na Facebooka na pewno. Wiadomości Podcasty Info. Przypominam, że to jest newsletter, do którego można zapisać się na dole strony podcasty.info. Będą tam te informacje łącznie ze statystykami w najnowszym newsletterze wydane. Zawsze po publikacji odcinka co miesiąc taki newsletter będzie wysłany z informacjami, które jeszcze tutaj zdążę przekazać do końca odcinka. Dzisiaj niezbyt wiele tych informacji, zbliża się okres wakacyjny, no i WawaCaster nie zamierza przestawać spotkań w wakacje. 18 maja, tylko 22 czerwca spotykamy się w klubu kawiarni Radio Telewizja przy ulicy Andersa 29. Szczegóły, informacje na stronie podcasty.info/WawaCaster. Przypomnę też o tym, że jest lista mailowa dla chętnych do uczestniczenia w tych spotkaniach. Jest grupa na WhatsApp. Wszystko na tej stronie można znaleźć i można też tam znaleźć linka do zgłoszenia własnego tematu i albo zagłosowania na istniejące, zgłoszone tematy do tej audycji. To polega na tym, że ktoś, kto ma coś ciekawego do przekazania, może zgłosić po prostu, że może o tym opowiedzieć. Ja tak zaproponowałem kilka tematów. Albo ktoś, kto chce
o jakimś temacie usłyszeć, to też możesz zaproponować właśnie ten temat i wtedy będziemy szukać osoby, która będzie mogła o tym temacie powiedzieć. Spotkania są bardzo kameralne, kilka osób się spotyka, siadamy sobie w miłej atmosferze na pięterku, na fotelach, wygodnie kilka minut rozmawiamy, przekazujemy sobie doświadczenia. Zawsze są to bardzo owocne spotkania i bardzo ciekawe, podczas których możemy swobodnie porozmawiać bez żadnego nagrywania. Nie musimy się spinać, także zapraszam gorąco. Przede wszystkim, żeby zapisać się na stronie podcasty.info/wawacaster małymi literami. No i ostatnia rzecz, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to raczej to będzie tylko zapowiedź, bo udało mi się przejść cały procesu płatności poprzez Lightning Network. Założyłem portfel w Lightning Network i zapłaciłem podcasterom za ich pracę, znaczy value for value, czyli zapłaciłem taką dotację, wsparłem po prostu podcasterów, których słucham i chętnie wam o tym opowiem, jak to się odbywa, a być może będzie to temat po prostu kolejnego spotkania, dlatego może to tak, niech tak zostanie w takim razie. Dobrze, to już ten dzwonek to już był, a teraz już będziemy odjeżdżać. I to, co chciałem jeszcze na koniec wam powiedzieć, to to, że zapraszam gorąco do kontaktu ze mną poprzez adres e-mail boryskozielski@gmail.com albo poprzez Facebooka, w jakikolwiek inny sposób zechcecie się ze mną skontaktować. Ten utwór, który słyszymy w tej chwili w podkładzie, to Bartosz Klimaszewski, który udostępnił nam swoje nagranie do tej audycji. Bardzo dziękuję Bartoszowi, a link możecie znaleźć twórczość Bartosza Klimaszewskiego na Spotify, bo jak słyszeliśmy, wśród licealistów najbardziej modny jest Spotify. To przypominam, Bartosz Klimaszewski, a jeśli jesteś podcasterem lub podcasterką, to zapraszam jeszcze po zakończeniu audycji. Będzie oferta specjalna. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. No i teraz, skoro zostaliśmy już sami, to mam dla was, drodzy podcasterzy i podcasterki i podcasterzy, mam dla was propozycję,
żeby wziąć udział w takim teście, no na razie się udaje, dlatego że namówiłem jednego z księgarzy w Warszawie, właśnie w księgarni Radio Telewizja, na to, żeby umieścić u niego takie wizytóweczki podcastów, które będą reklamować nasze podcasty, a no wymyśliłem też, jaką on będzie miał z tego korzyść, czyli księgarnia, jaką będzie miała z tego korzyść, będzie miała taką korzyść, że te książki, które są polecane w naszych podcastach, będą właśnie tam na półce sobie stały obok tych naszych wizytóweczek. No i dostałem tylko jeden warunek od księgarza, żeby uzbierać 10 chętnych podcastów do tego, żeby te wizytówki tam się znalazły. No i na razie tego nie ogłaszam tak bardzo szeroko, tylko właśnie tutaj wam poprzez mój podcast i w newsletterze też będzie informacja na ten temat. Dlatego, no co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym teście? No, największy kłopot jest taki, który polega na tym, że trzeba wydrukować te uloteczki, które mają mieć jednakowy rozmiar, 65 mm kwadratowe. Z jednej strony ma być okładka podcastu waszego, a z drugiej strony opis tego podcastu i też ma tam być QR kod, który ma prowadzić do tej strony, do jakiej chcecie, żeby prowadził ten QR kod. W newsletterze zobaczycie, jak wygląda taka wizytóweczka już ze stojakiem. No, ale właśnie na tym polega trudność, że trzeba wykonać ten projekt, w którym mogę pomóc. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do kontaktu. I trzeba go do mnie wysłać. Takie 30 testowych na początek uloteczek trzeba do mnie wysłać. Stojak jest bezpłatny w teście. Ja go przygotowuję, wbijam gwoździki w takie drewienko. Bardzo fajnie to wygląda, tak mi się wydaje. Zresztą no, księgarzowi też się bardzo spodobało. I jeśli to się uda, to takich księgarni, do których możemy dotrzeć w ten sposób z informacją o naszym podcaście, no już w samej Warszawie jest bardzo dużo, a myślę, że w każdym mieście dużym poza Warszawą też się znajdzie takie miejsce. No kwestia tylko tego, czy to się będzie opłacać wszystkim stronom. Więc jeśli chcecie wejść w te testy, to zapraszam gorąco. Koszty są minimalne, bo koszt wyprodukowania bodajże 250 takich uloteczek, takich wizytówek, to jest niecałe 70 zł z wysyłką bodajże, chociaż ceny się zmieniają w tej chwili, więc to trudno określić, ale nie jest to duży koszt. Zostają wam też wizytóweczki, które możecie używać potem do swoich celów, a to już wiele razy mówiłem o tym, że warto mieć pod ręką takie wizytówki, na których jest informacja o waszym podcaście. No dlatego zapraszam gorąco, jeśli macie ochotę, piszcie do mnie na adres boryskozielski@gmail.com. To już naprawdę wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.